Międzynarodowy konkurs kulinarny Sąsiedzi przy stole odbędzie się w najbliższą niedzielę w Parku Konstytucji 3 maja. Impreza rozpocznie się o 10 i potrwa do 16. Swoje talenty zaprezentują kucharze z restauracji polskich, rosyjskich, litewskich, łotewskich i białoruskich. Przewodniczący komisji, mistrz sztuki kulinarnej Marcin Budynek wraz ze swoją ekipą oceniać będą predyspozycje, umiejętności oraz estetykę potraw przygotowywanych z grzybów i deserów z jesiennych owoców. To bowiem są główne motywy tegorocznego konkursu kulinarnego. Pysznych dań będzie można skosztować podczas degustacji, na którą już teraz zaprasza organizator imprezy, Urząd Miejski w Suwałkach. Do naszego miasta z darmowym poczęstunkiem przyjedzie też kulinarny tir, czyli mobilna kuchnia, która wyda ponad 1000 porcji potrawy ugotowanej przez mistrza i restauratora Roberta Sowę. W Parku Konstytucji będzie można nie tylko dobrze zjeść, ale też potańczyć i zaśpiewać. Na scenie odbędą się koncerty zespołów i kapel ludowych. Przy okazji będzie można kupić ciasta, wypieki, wędliny, sery, kwas chlebowy i podpiwek. Dostawcy rozstawią towary na kilkudziesięciu straganach. Do Suwałk ze swoimi rękodziełami zjadą się też artyści ludowi. Miejscowy oddział PTTK zaprasza z kolei wszystkich chętnych na dwugodzinny spacer. Przewodnik poprowadzi ich trasą smaków Suwałk.